Drodzy Państwo, myślę, że możemy już rozpoczynać. Witam bardzo serdecznie wszystkich w Piosence o Porcelanie. Jako gospodarz z zespołu Pogranicza Krzysztof Czyżewski, ale gospodarzem tej rozmowy będzie profesor Marek Bernacki, któremu zaraz oddam głos, bo to on jest autorem tej idei, że ciekawie byłoby badać peryferia Miłosza i stawiać nowe pytania i szukać nowych przestrzeni dla jego twórczości. Powiem tylko słowo o Marku Bernackim, który przyjeżdża do nas z Bielska-Białej, z Akademii Techniczno-Humanistycznej. Jeszcze takie niezwykłe instytucje istnieją, oby jak najdłużej, w Bielsku-Białej. I nie jest to przypadek, że jesteśmy z nim w Dworze Miłosza. I nie jest to pierwszy raz, kiedy profesor Bernacki jest tutaj z nami. Bielsko-Biała właśnie na mapie konferencji, publikacji, różnych projektów związanych z twórczością Czesława Miłosza od dawna silnie istnieje w Polsce i to głównie właśnie dzięki byłemu dziekanowi, profesorowi tej akademii. Także witam cię serdecznie, Marku, i oddaję ci głos, bo już innych gości to ty powitasz. Chyba jest włączony, tak teraz? Tak, jest włączony. Przede wszystkim bardzo dziękuję Krzysztofowi Czyżewskiemu za zaproszenie na to spotkanie, umożliwienie tego spotkania w pięknej siedzibie w Krasnogródzie, w której no, bywałem już wielokrotnie, ale z wielką radością jestem tu po raz kolejny. Mamy gościa jeszcze kolejnego, który nas przywitał kilka dni temu przed drzwiami dworu. Rzeczywiście też dziękuję za to, że w kilku słowach przedstawiłeś moją skromną osobę. Jestem byłym dziekanem Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej z wykształcenia filologiem polskim po Uniwersytecie Jagiellońskim. I rzeczywiście od ponad 30 już lat zajmuję się twórczością Miłosza. Wydałem kilka książek autorskich, również kilka książek takich pod moją redakcją poświęconych Miłoszowi się ukazało. Zacznę od tego, że taki pierwszy projekt miłoszologiczny na naszej uczelni powstał na przełomie 2015 i 2016 roku, kiedy organizowałem jeszcze jako dziekan taką sporą ogólnopolską, właśnie międzynarodową konferencję dyskursy Miłosza, dyskursy o Miłoszu. I owocem tej właśnie konferencji była książka Dyskursy Miłosza, która ukazała się w wydawnictwie naukowym ATH w 2016 roku. W tej książce ukazało się około ponad 30 tekstów autorów, właśnie miłoszologów, badaczy z wszystkich najważniejszych właściwie ośrodków akademickich Polski, ale również z zagranicy. Mieliśmy kilku autorów zagranicznych. Po 3 latach, dokładnie to chyba był styczeń lub luty 2019 roku, pomyślałem sobie, że może warto byłoby jeszcze jakoś zbadać tego Miłosza, który przecież jest już przebadany na wszelkie możliwe sposoby, o czym piszę we wstępie do tej książki. No bo przecież mam świadomość, że kolejna książka jest może setną, a może 150. książką poświęconą temu autorowi i że mnóstwo osób, mnóstwo badaczy, wielu wybitnych miłoszologów pisało o twórczości Miłosza, ale zaryzykowałem. Wysłałem takie wici do moich kolegów, przyjaciół miłoszologów, znajomych z ośrodków akademickich i zaproponowałem mi taki temat, abyśmy poszukiwali wspólnie takich tematów peryferyjnych u Miłosza, to znaczy, żeby wydobyć jeszcze coś z jego twórczości, co nie zostało do tej pory dobrze opisane, albo słabo opisane, albo w ogóle nie zostało opisane. Jeżeli ktoś z Państwa tę książkę przeczyta, to we wstępie znajdziecie Państwo całą listę takich moich tematów do odstąpienia. Tu troszkę naśladowałem mistrza Miłosza, który w piesku przydrożnym pozostawił nam przecież w spuściźnie, prawda, swoje te tematy do odstąpienia na eseje, na utwory. Ja natomiast sporządziłem taką listę tematów badawczych do odstąpienia. Na przykład, jest to taki prowokacyjny, tam jest dużo prowokacyjnych tematów. Wiele się pisze o najlepszych utworach, o poematach, o wierszach Miłosza. Analizujemy jego najwybitniejsze dzieła, Dzwony w zimie, Ekonomia Divina, Traktat Moralny, Traktat Poetycki, którego piękne wydanie ukazało się niedawno i tak dalej, i tak dalej. Ale nie spotkałem jeszcze nigdy artykułu poświęconego najsłabszym wierszom Miłosza.
jednym z prowokacyjnych, a przecież były takie, przecież on sam nawet wstydził się niektórych swoich wierszy. Uważał, że popełnił w swoim życiu kilka słabych tekstów. I zachęcałem właśnie między innymi na przykład do napisania artykułu o tych słabych wierszach Miłosza. No niestety nikt nie podjął takiego wyzwania, a może i dobrze. Oczywiście tam w tej liście jest dużo więcej tych tematów do odstąpienia. Państwo możecie sobie to sprawdzić. Ostatecznie, proszę Państwa, ta książka powstawała przez rok. Od 2008 ja rozesłałem te wici w 2019 roku. Był spory odzew. Miałem około 40 zgłoszeń. Ostatecznie, no ze względów też pandemicznych, no bo tutaj pandemia wkroczyła do gry w 2020 roku, w książce znalazło się 24 teksty, napisane przez, głównie przez autorów polskich, to jest taki najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, ale również jest kilka tekstów zagranicznych, a co więcej są dwa teksty napisane po angielsku przez hinduskich badaczy twórczości Miłosza. I dla mnie to jest niezwykła radość, ponieważ, no, pochwalę się, tak nieskromnie tutaj powiem, to dzięki mnie oni zaistnieli jako badacze Miłosza w tej książce, ponieważ w Polsce, być może gdzieś indziej publikowali, ale to jest taka niezwykła historia. Właśnie akurat wtedy, jak rozpocząłem pracę nad tym projektem wydawniczym tej książki, napisała do mnie, gdzieś wzięła adres z internetu, prawda, młoda badaczka z Indii, z Uniwersytetu w Kerala na południu Indii, to jest taki bardzo zamożny stan w Indiach, znany głównie z walorów turystycznych. I tam jest też taki uniwersytet. No i właśnie napisała, że ona jest doktorantką, że zainteresowała ją twórczość Miłosza i że ona bardzo by chciała nawiązać ze mną kontakt i prosimy o pewne wskazówki. No i rzeczywiście tak się złożyło, że ta dziewczyna we wrześniu 2019 roku odbyła podróż życia ze swoimi rodzicami, ze swoim bratem. Przyjechali do Europy, zwiedzili kilka krajów europejskich, a we wrześniu zawitali do Krakowa. I proszę Państwa, w Krakowie, w pawilonie Muzeum Józefa Czapskiego przy ulicy Piłsudskiego, udało mi się zorganizować takie międzynarodowe seminarium anglojęzyczne dla tej dziewczyny z udziałem profesora Franaszka, Agnieszki Kosińskiej i mnie. Przez 2 godziny, może nawet i dłużej, przy kawie dobrej, przy ciastach, tam w tym pięknym miejscu, opowiadaliśmy o Miłoszu po prostu. Odkrywaliśmy te najważniejsze rzeczy dotyczące Miłosza. Ona jest adeptką oczywiście w tej sztuce miłoszologii. Ten jej tekst, który został zamieszczony, może nie jest odkrywczy, ale jest ciekawy i to jest taki początek, prawda? Natomiast drugi profesor George Sebastian z innego Uniwersytetu Hinduskiego, piękną angielszczyzną, napisał tekst o takich wierszach, znanych wierszach Miłosza, biedny chrześcijan patrzy na getto, Campo di Fiori, pokazując jako pewne parabole historyczne, które mówią coś nam o historii, która nieustannie wraca, tylko w innych odsłonach, jakby powtarza się, ale w innych odsłonach. Więc to taka ciekawostka. Teraz chciałem Państwu kilka słów powiedzieć o zawartości tej książki. Oczywiście nie będę czytał wszystkich rozdziałów, tytułów rozdziałów i autorów, ale powiem Państwu, że ta książka, która ukazała się w maju 2020 roku w wydawnictwie naukowym ATH w Bielsku-Białej, składa się z takich 4 części. Podtytuł tej książki to Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania. Ten podtytuł jest znaczący, on właśnie jest próbą takiego dopowiedzenia tych nowych rzeczy o Miłoszu, które do tej pory być może nie zostały przebadane. W części pierwszej, Centrum i peryferie, nieznane i mniej znane konteksty twórczości Czesława Miłosza, znalazło się około 10 tekstów i tę część otwiera znakomity esej Krzysztofa Czerzewskiego, Chłopiec w szczelinie istnienia, peryferyjna tajemnica Czesława Miłosza. Będę pytał Krzysztofa, jeszcze będzie okazja, jak rozumie dokładnie tę peryferyjną tajemnicę Czesława Miłosza, bo to jest kluczowe pojęcie w tym tekście i w ogóle chyba też kluczowe, jedno z kluczowych pojęć dla twórczości, całej twórczości Miłosza. Jest też znakomity tekst Zbigniewa Kaźmierczyka, miłoszologa, wybitnego miłoszologa z Uniwersytetu Gdańskiego, ucznia Marii Janion, jednego z ostatnich jej seminarzystów. Znamy się ze Zbyszkiem z wielu konferencji miłoszologicznych. Ostatnio wydał taką świetną książkę Religijność Czesława Miłosza. Ukazała się na Uniwersytecie Gdańskim pod jego redakcją. Właśnie to jest praca zbiorowa. I Zbyszek napisał taki tekst Rodzinna Europa jako peryferia Czesława Miłosza.
trzeci tekst w kolejności jest autorstwa pani profesor Zofii Zarembianki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która napisała rozdział Katastrofizm metafizyczny w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza. Tak w dwóch zdaniach dosłownie. Świetny tekst. Bardzo lubię czytać teksty precyzyjnie napisane, logicznie, piękne teksty, piękną polszczyzną pani profesor Zarembianki. Pokazuje przemiany katastrofizmu Miłosza, takiego katastrofizmu pesymistycznego okresu przedwojennego, oczywiście żagarów, drugiej awangardy, po taką wizję katastrofizmu, który idzie w kierunku eschatologii i dla którego ocaleniem jest pojęcie apokatastazy. To greckie słowo apokatastazis, które występuje tylko raz w Nowym Testamencie i oznacza odnowienie wszystkich rzeczy, jakby pokazanie tej całej rzeczywistości jakby na nowo w tej formie, w której miała ona zaistnieć, ale z jakichś przyczyn, tajemniczych przyczyn nie zaistniała. No i tu mógłbym wymieniać kolejne artykuły, ale nie chcę tego robić, bo przedłużałbym swoją wypowiedź. W tej części znalazły się też te właśnie wspomniane już wcześniej przeze mnie teksty George'a Sebastiana i Nithyu Tessy, to są ci autorzy hinduscy i te teksty są napisane po angielsku. Wspomnę jeszcze może o jednym tekście Krzysztofa Babickiego. Wspominam, ponieważ Krzysztof Babicki, magister Krzysztof Babicki jest moim doktorantem. Mamy szkołę doktorską w ATH. Miejmy nadzieję, że po tej ewaluacji ona nadal będzie istniała, bo wiemy, że są pewne zagrożenia. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się potoczy, ale jest ciekawy tekst Krzysztofa poświęcony historii literatury polskiej, tej anglojęzycznej, History of Polish Literature, którą Miłosz wydał w 1965 roku, a która dużo później została przetłumaczona na język polski. I Babicki pokazuje tutaj bardzo ciekawą recepcję tej książki. Od zachwytów po bardzo ostrą krytykę tego podręcznika. Niektórzy mówią wprost, że nie można z niego uczyć literatury polskiej, polskich studentów. To była książka napisana dla Amerykanów. Ale są też głosy pozytywne i ciekawe właśnie. I Krzysztof zebrał te wszystkie opinie z własną jakąś konkluzją. W części drugiej książki ta część zatytułowana jest Interpretacja utworów Czesława Miłosza. I to są właśnie te glosy, takie dopowiedzenia, bo tutaj no, nie udało mi się znaleźć osoby czy autora, który napisałby jakiś oryginalny tekst, jakąś interpretację wiersza nieznanego Miłosza, czy jakąś na pewno oryginalną. Po prostu były to powtórzenia, gdyby, no, takie glosy, dopowiedzenia właśnie do istniejących już interpretacji. Ale jest jeden świetny tekst pani profesor Anny Szustak, bardzo wysoko oceniony przez Jasię, pani profesor Zachu, jeszcze zaraz powiem o roli, jaką odegra w przygotowaniu tej książki. Szata i nagość jako składniki poetyckiej wizji świata w późnej poezji Czesława Miłosza. Pani profesor Szustak analizuje symbole, czy poprzez symbolikę nagości, stroju, też czyta tę poezję Miłosza. W trzeciej części mamy bardzo ciekawa dla mnie Czesław Miłosz w spotkaniu z innymi. Kilka lat temu wydałem taką autorską książkę Miłosz spotkania, gdzie kategorię spotkania z drugim, z innym uczyniłem taką kategorią centralną w interpretacji twórczości Miłosza i też takiego jego postawy wobec świata, wobec ludzi. Proszę zwrócić uwagę na to, że Miłosz, który no, dla wielu wydawał się taką osobą nieprzystępną, chłodną, kostyczną, wręcz taką ignorującą może innych, patrzącą z wysoka, z góry na innych, w miarę upływu czasu stawał się taką osobą, która wchodziła w rozliczne relacje z innymi osobami, a zaryzykowałbym taką tezę, że wszystkie najważniejsze utwory Miłosza powstały dzięki relacjom i spotkaniom właśnie z innymi osobami. Oczywiście były to różnego rodzaju relacje i spotkania, począwszy powiedzmy od spotkania Jean Hersch w latach 50., kiedy Miłosz pisze Zdobycie władzy po francusku, a później tłumaczy to po polsku, a Jean Hersch tłumaczy to na język francuski, przez spotkania z Mertonem, z Jerzym Turowiczem, aż po ostatnie spotkania z Janem Pawłem II, papieżem, prawda, jakże ważne w ostatnich dosłownie no, miesiącach wręcz życia Czesława Miłosza, kiedy pisze ten słynny list, prawda, do papieża.
Więc ta kategoria spotkań jest ważna. I tutaj w tej części mamy świetne teksty. Ja powiem tylko o trzech może. Andrzej Franaszek i Agnieszka Kosińska napisali dwa teksty poświęcone korespondencji Józefa Czapskiego i Czesława Miłosza. Ta korespondencja ciągle jest jeszcze nieodkryta. Ona jest w stanie w trakcie badania właśnie przez Franaszka, przede wszystkim przez Andrzeja Franaszka, wydobywana z archiwów Beinecke Library i również w Krakowie. W tej chwili są te listy w Muzeum Czapskiego. I Agnieszka Kosińska, która jest kierownikiem pawilonu Czapskiego, również napisała bardzo ciekawy tekst Abyssus pod stopami a tulipany, Miłosz Czapski. Natomiast Andrzej Franaszek pisze tekst Tobie właściwie chodzi o zbawienie świata. To jest cytat Józefa Czapskiego i Czesława Miłosza, listy o duszy. No i właśnie ten tekst tutaj wprowadza w sedno tej korespondencji. Ja zapamiętałem, że sobie przypominałem te artykuły jeszcze przed naszym spotkaniem. Oczywiście Czapski w pewnym momencie mówi no, do Miłosza, no, tobie nie chodzi o napisanie dobrego wiersza, tobie naprawdę, tak naprawdę chodzi o zbawienie swoje, innych ludzi, świata. Przypominam sobie fragment rozmowy Czesława Miłosza z profesorem Aleksandrem Fiutrem, kiedy noblista zapytany wprost, co dla pana jest najważniejsze w życiu, to ten ponad 80-letni już poeta mówi, od razu powiedział zbawienie, to czy zostanę zbawiony, czy istnieje w ogóle zbawienie, prawda? W tym wymiarze, jak my to sobie wyobrażamy, czyli w wymiarze perspektywie chrześcijańskiej. I rzeczywiście, no, jeżeli państwo pamiętacie wiersze zebrane Miłosza, wydane w roku 2006, czyli 2 lata po śmierci poety, kończy wiersz zatytułowany O zbawieniu. To jest ostatnie, można powiedzieć, oczywiście no, nie do końca tak jest, ale praktycznie chronologicznie jeden z ostatnich wierszy Czesława Miłosza. On do samego końca rzeczywiście myślał o tych sprawach teologicznych. To było dla niego istotne. Jest jeszcze świetny też tekst w tej części pani profesor już Doroty Siwor, kiedy pisała, była jeszcze panią doktor, ale w międzyczasie zrobiła habilitację. Dorota Siwor napisała tekst Poistnieć chwilę wspólnie o korespondencji Czesława Miłosza i Jana Błońskiego. Chyba 2 lata temu, czy 3 lata temu już ukazała się ta książka Wybór listów Miłosza i Błońskiego. Wiemy, że korespondowali ze sobą przez kilkadziesiąt lat. Znakomite listy i znakomity tekst poświęcony tej korespondencji. I przejdę już do czwartej części. Pomijam oczywiście wiele tekstów, żeby państwa nie zanudzać. W części czwartej Recepcja Miłosza, nowe rozpoznania. Znalazło się kilka, powiedziałbym wprost, odkrywczych tekstów. Dwa zwłaszcza są tutaj dla mnie niezwykle ważne. Udało mi się tutaj osiągnąć to, co sobie zamierzyłem, to znaczy pokazać coś nowego o Miłoszu, czego do tej pory miłoszologia czy miłoszoznawstwo, posługując się tymi terminami wymiennie, jeszcze nie zaproponowało. I tak pani profesor już też pisała jako doktor, jest już profesor po habilitacji, pani Aleksandra Wilkus-Wyrwa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu napisała znakomity tekst Droga na północ o oczywistych i nieoczywistych związkach Czesława Miłosza z Norwegią, no, z tą północną stroną Europy. Wiemy, że ojciec Miłosza przecież miał relacje, to bliskie, z odkrywcą bieguna północnego, co Fridtjofem Nansenem oczywiście, co zostało zapisane w kronikach. No ale tutaj pani profesor poszła taką ścieżką powinować z wyboru poetyckich i pokazała, że Miłosz poznał norweskiego poetę Ralfa Olafsona i przetłumaczył jego wiersze, zawarł je w antologii Wypisy z ksiąg użytecznych i w tej wersji anglojęzycznej również. I co ciekawe, pokazuje właśnie, ona bada takie powinowactwa, punkty wspólne między poezją obu poetów. Jest bardzo ciekawy tekst, polecam tutaj też do lektury. I jeden, no tu absolutnie odkrywczy, tego chyba, no zapytam panią profesor Zach, myślę, że potwierdzi, nikt chyba jeszcze wcześniej nie napisał o tropach Miłosza w Finlandii. Proszę sobie wyobrazić, że pani Katarzyna Wojan, niezwykła osoba, językoznawczyni z Uniwersytetu Gdańskiego, fenistka, zajmuje się fenistyką, czyli no, po prostu filologią fińską. Na moją prośbę specjalnie
znamy się dzięki właśnie znajomościom ze Zbigniewem Kaźmierczykiem, zrobiła taki research naukowy i przebadała wszystkie możliwe rzeczy dotyczące Miłosza w Finlandii i powstał tekst niezwykle drobiazgowy, gdzie nawet autorka bada blogosferę, a także nawet prace magisterskie i doktorskie, które powstały w Finlandii poświęcone Miłoszowi. No ale wnioski są raczej pesymistyczne, to znaczy tych książek Miłosz, tak naprawdę w Finlandii ukazały się 3 książki Miłosza w tłumaczeniu. Jeden wybór wierszy, Zniewolony umysł się ukazał, Rodzinna Europa i wybór wierszy, oczywiście taki bardzo fragmentaryczny. Natomiast no, konkluzja jest taka, że Miłosz nigdy nie będzie poetą pierwszego wyboru dla Finów, ponieważ to są zupełnie inne mentalności, prawda? Że Finowie jak gdyby Finowie nie rozumieją pewnych zachowań Polaków i dla nich to, co dla nas jest święte, prawda, to dla nich to jest, no, nie chciałbym jakieś słowa tutaj używać, ale niezrozumiałe może, o tak. Proszę Państwa, to taka prezentacja, oczywiście jest jeszcze kilka tekstów, ale zapomniałem o jednej rzeczy bardzo ważnej powiedzieć, że ta książka powstała we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego i szefową tego ośrodka jest pani profesor Joanna Zach. Znam się bardzo, bardzo dawna jeszcze od moich studiów filologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poprosiłem Jasię, żeby zechciała recenzować tę książkę i zgodziła się, za co jestem jej bardzo wdzięczny. No i może teraz, ja już się nagadałem, nie chcę też przedłużać tej mojej wypowiedzi, ale może oddam głos pani profesor Zach, która napisała świetną recenzję tej książki i chciałbym cię, Jasiu, poprosić o kilka słów, jakieś komentarze, czy, no nie wiem, proszę. A, przepraszam. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, zawsze jest dobrze być tutaj. I zacznę od tego, że przecież jesteśmy na peryferiach, na prowincji, ale na takiej prowincji i takich peryferiach, gdzie kształtowało się centralne doświadczenie Czesława Miłosza, centralne dla jego twórczości. I te peryferia czy peryferie, to miejsce dziś nazywa się Międzynarodowym Centrum Dialogu. Więc każdy z tych słów jakby peryferyjności zaprzecza. I tutaj myślę od razu o tym, że ta książka ma bardzo intrygujący tytuł, dający wiele do myślenia i rozważania na temat dialektyki centrum i peryferii w twórczości Miłosza zapewne są znacznie szersze, czy powinny być znacznie szersze niż zawartość tej książki. Moja współpraca właściwie ograniczała się już, nie byłam współautorką projektu, ograniczała się do objęcia tej książki patronatem, czego nie mogłam zrobić, bo autorzy czy współautorzy tej książki to są, począwszy od Krzysztofa, który jest no, bardzo ważną osobą dla powstania tego ośrodka, ale członkiem Rady Konsultacyjnej, a także są tam teksty autorstwa współpracowników ośrodka, chociażby Andrzeja Franaszka, więc z przyjemnością to zrobiłam, ale też nie mogłam odmówić. Natomiast wracając do punktu wyjścia, czyli właściwie do otwarcia tej książki, która od razu naprowadza nas na ten trop istotności tego, co pograniczne, prowincjonalne i peryferyjne. Myślę, że te trzy pojęcia mają wspólny zakres, który je zbliża. Jest to czasem kwestia skali, czasem kwestia jakby punktu widzenia, ale Miłosz jest zarówno poetą, pisarzem pogranicza, jak i właśnie prowincji i peryferii. A zarazem właśnie następuje u niego niesłychana dynamika, wymiana, przemiana i wymiana znaczeń. Myślę, że do tego wątku za chwilę wrócimy. Ale mówiąc o Krasnogródzie i o tym, że tutaj kształtowało się to doświadczenie centralne, dopowiem tylko, że w tekście Krzysztofa, który otwiera książkę, ta pograniczna tajemnica, czy peryferyjna tajemnica Czesława Miłosza zostaje zderzona z najbardziej odważnym dziełem, czy najbardziej odważną książką napisaną już w wieku dojrzałym, czy nawet w starości, czyli z Ziemią Ulro. I właściwie to Ziemia Ulro wyjawia to, co
podłożem, fundamentem krasnogródzkich pobytów Miłosza, krasnogródzkiego doświadczenia. Może na razie tyle, natomiast chętnie wrócę do tych możliwych istotnych znaczeń peryferyjności i związków tego, co peryferyjne, z tym, co zasadnicze, istotne, fundamentalne i centralne. Ale najpierw zapewne trzeba oddać głos. Mam mikrofon, tak. Dziękuję, Jasiu, za to dopowiedzenie. Wydaje mi się właśnie, żeby ustawić jakąś naszą debatę, bo no, faktycznie dwa pojęcia są tutaj istotne, prawda, i chyba pozostaną w centrum naszej rozmowy, do której zapraszam również Państwa. Myślę, że jeżeli ktoś chciałby zadać takie pytanie, czy włączyć się po prostu do tej rozmowy, to już w tej chwili zapraszam. Jest taka jak najbardziej możliwość. Centrum a peryferie, prawda, to znaczy... Co było, czym było centrum dla Miłosza? Oczywiście Miłosz żył ponad 90 lat, więc te pojęcia centrum w jego życiu też się zmieniały, ewoluowały przecież. Czym innym było centrum dla Miłosza, kiedy był kilkunastoletnim chłopcem przyjeżdżającym do Krasnogródy w wieku 16, 17 czy 18 lat? Czym innym było już jako dla dojrzałego poety i później już dla poety starca, prawda, który wraca do Krakowa, właściwie do peryferii, wraca na peryferia. Myślę tutaj o perspektywie światowej oczywiście, bo z punktu widzenia Polski Kraków jest centrum kulturalnym przede wszystkim. Natomiast z punktu widzenia kosmopolity, obywatela świata, kim Miłosz przecież był przez wiele lat, powrót gdzieś z Berkeley, z Kalifornii, z powrotem na peryferia, prawda? I można zapytać, dlaczego takiego wyboru dokonał. No i to słowo peryferyjność Miłosza. Jak one się do siebie mają, prawda? Jak przenikają się wzajemnie, co oznacza włączanie peryferii do centrum i czy przypadkiem czasami peryferie nie zaczynają odgrywać roli centrum u Miłosza. I myślę, że tutaj jesteśmy w takim dobrym momencie, żeby zapytać i oddać głos Krzysztofowi Czyżewskiemu, który, jak wspomniałem wcześniej, jest autorem znakomitego eseju wprowadzającego do tej książki Chłopiec w szczelinie istnienia. Peryferyjna tajemnica Czesława Miłosza. I chciałbym bardzo teraz prosić Krzysztofa o to, aby przybliżył jakby tą ideę z jednej strony szczeliny istnienia, w której rozegrał się ten dramat jak gdyby odkrycia tajemnicy, peryferyjnej tajemnicy Miłosza. Czy zechciałbyś właśnie kilka słów powiedzieć na ten temat? Patrzę na Mindaugasa. Bo nasza rozmowa toczy się od wielu lat z Mindaugasem, Kwiatkowskasem, który jeszcze Państwu zostanie przedstawiony, ale czyli to jest to pogranicze polsko-litewskie z Janną Zach, z Markiem. To nie są nasze pierwsze rozmowy, ale czas nie stoi w miejscu i w mojej rozmowie z Miłoszem też ten czas nie stoi w miejscu. I właściwie jest coraz więcej odwagi do tego, żeby, może czas jest po temu, żeby mówić o rzeczach, na które do tej pory nie mieliśmy miejsca, może odwagi, może języka, a które istniały od początku mojego spotkania z Miłoszem, ale były zupełnie niewypowiedziane. I mam wrażenie, że również w krytyce literackiej, w myśleniu o Miłoszu, one nie zostały wypowiedziane nigdy. A nawet bym powiedział, że istnieje w tej materii, o której Państwu zaraz powiem, takie pewne przekonanie, że Miłosz pozostał na zewnątrz tej tajemnicy, o której mówię, czyli mówiąc wprost, nie dane mu było doświadczenie mistyczne, tylko pozostawał na obrzeżach tego doświadczenia. I jak w wielu innych przypadkach, troszkę winy w tym jest samego Czesława Miłosza, bo on robił wszystko, żebyśmy my rozumieli, że on jest na obrzeżach, a że to inni weszli do środka. Czyli oddawał prawo tego wejścia i tego doświadczenia swoim najbliższym mentorom,
mistrzom, Simone Weil, Oskarowi Miłoszowi, Mickiewiczowi, ale nie sobie. Ale to mówię, jak bardzo często tak w jego przypadku dostajemy pewne mylne sygnały, które są potrzebne Miłoszowi samemu, jak na jego drodze duchowej. Natomiast jest niebezpieczne, jeżeli my je weźmiemy jako ostateczne. I niedawno przeczytałem, ukazały się pisma rozproszone Józefa Czapskiego, który nie raz pewnie będzie tutaj przywoływany w tej rozmowie. I jest tam taki tekst Czapskiego o Miłoszu. On go napisał i właściwie się pięknie zaczyna, bo mówi, po jaką cholerę, przepraszam, ja już nie widzę, muszę się zająć tylko malowaniem. Dlaczego coś mnie skłania do tego, żeby napisać, męczyć się i napisać o Miłoszu? I to, co go skłaniało do tego, było to, że właśnie Miłosz po raz kolejny, bo on przeczytał wtedy rozmowę z Aleksandrem Fiutem, chyba w Zeszytach Literackich, na początku lat 80., w której znowu pozostawił mylne tropy. To znaczy raz, że Czapskiego zdenerwowało to, że on dyskredytuje czy pomniejsza niektóre wspaniałe swoje teksty poetyckie, mówiąc o tym, że są za bardzo wynikiem historyczności, momentu historycznego i tak dalej. Między innymi tam jest ten wiersz, o którym dzisiaj wspomniałem, Timowi Snyderowi, nieprzypadkowo, bo on dużo teraz czyta i pisze o Tadeuszu Borowskim i pisał wstęp do nowego wydania amerykańskiego Tadeusza Borowskiego, ale też na jego blogu przeczytałem fantastyczny taki krótki tekst stawiający Borowskiego w polemice do słynnego zdania Adorno, że poezja nie jest możliwa po Holokauście. Więc Czapski zdenerwowany mówi, że to są najwspanialsze, broni tych wierszy oczywiście, nie daje sobie ich odebrać przez Miłosza. Tak samo jak w drugiej części tego tekstu mówi, że on strasznie tam napiętnował siebie, był strasznie okrutny wobec siebie, Miłosz, wobec tego czasu, kiedy był w Waszyngtonie pracując w ambasadzie PRL-u. Czapski go wtedy odwiedził, powiedział, że nic złego nie robił, że w ogóle dał mu sygnał, że kultura na niego czeka i tak dalej. Ale wspominam o tym dlatego, że to jest bardzo typowe dla Miłosza. To jest zupełnie, że czasem idziemy tropem tego, takiej krytycznej, autokrytycznej myśli Miłosza. Na przykład myślę, że takim tropem poszedł też wspaniały Jan Błoński w ocenie Campo di Fiori. Znaczy dużo wyżej stawiając inny wiersz Miłosza, biedny chrześcijanin patrzy na getto i już nie ma czasu, nie chcę o tym więcej rozmawiać, ale to była też sugestia Miłosza, że to Campo di Fiori jest niewystarczająco empatyczne wobec sytuacji, w jakiej Żydzi się znaleźli wtedy w Warszawie. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, ale recepcja tego wiersza wśród polskich miłoszologów jest bardzo jakby tak właśnie po tym tropie. No i tak samo Miłosz czynił z tymi najbardziej intymnymi swoimi przeżyciami. I nawet aż do takiego momentu wiele dało do myślenia. Pamiętam takie spotkanie z Agnieszką Kosińską. Byliśmy wtedy razem w Petersburgu, kiedy ona właśnie przedstawiła takiego Miłosza, który w tej swojej nędzy i niemożności nigdy nie dostąpił prawdziwego spotkania z Bogiem, z transcendencją, że to mu się w życiu nie udało, że to inni byli tymi szczęśliwcami. Też wydaje mi się przechwycenie takiego tropu, który Miłosz jakby pozostawia taką mylną ścieżkę, wtedy ci, którzy nie idą prawdziwą ścieżką duchową, bardzo łatwo zbłądzą, pójdą za tym i zostaną. Natomiast człowiek, który ma doświadczenie duchowe, a przynajmniej nad tym pracuje, ma zupełnie inne rozpoznanie
tej sytuacji. No i słynne jest zdanie, Agnieszka wtedy właśnie się nim podpierała, Miłosza w jego poemacie Czeladnik poświęconym Oskarowi Miłoszowi, kiedy mówi, że sakra, nie dla niego sakra z wysoka, bo to nie dla Nobel jest dla słabszych, że sakra z wysoka jest dla Oskara, a on jest tylko tym czeladnikiem właśnie. To jest sytuacja, w której Miłosz się stawiał zawsze, nie mistrza, nigdy nie mistrza, czeladnika. Ale dla mnie to jest, od momentu, kiedy przeczytałem Podróż na wschód Hermana Hessego, to wiem, że to Leo służący jest przewodnikiem podróży na wschód, a nie najwyższy hierarcha wtedy. Więc czeladnik, ale wokół tego jest ta tajemnica, na trop której trafiłem w wielu miejscach, ale między innymi bezpośrednio wyrażona w Ziemi Ulro, kiedy nagle w którymś miejscu Miłosz tej książki pisze o skarbie, który odkrył będąc chłopcem, a potem zakopał go głęboko, bo nie było z niego jak zrobić użytku w życiu. I to mnie zwraca do takiego okresu Miłosza, krasnogródzkiego również, który jest pomiędzy dzieciństwem a dojrzałością. Chłopięcy, młodzianek. Wtedy się coś bardzo ważnego dokonało w życiu Miłosza, ale my w tej perspektywie spojrzenia na jego młodość właściwie się głównie koncentrujemy na dzieciństwie. Zresztą to też jest, to Miłosz nas prowadzi w tą stronę. I mamy Dolinę Iscy, mamy Świat, poema naiwny, mamy różne teksty, również późne, które nas właśnie w tą sferę prowadzą. I nagle jest ten taki moment pograniczny, prawda, w którym on tu również od 1927 roku, czyli miał 16 lat, kiedy po raz pierwszy przyjechał do Krasnogródy, tak? Przynajmniej to mamy odnotowane. Ten chłopiec jest taki piękny wiersz chłopiec, tutaj również w dworze na ścianie znajdziecie go Państwo, w którym on wprost mówi o swojej chorobie na osobność i o jednej tęsknocie, żeby być jak inni. Co to jest ta obcość chłopca? I kolejny trop, który nam był podsuwany, to przez samego Miłosza, to był egoizm, to było ja, nieznośne ego, z którym się zmagał i wobec siebie był bezlitosny pod tym względem. Zresztą pod każdym innym względem. Ja nie znam innego polskiego pisarza, który byłby tak bezlitosny wobec siebie jak Miłosz. Każdy krytyk może wszystko o nim napisać, a i tak napisze mniej złego niż on sam o sobie napisał. Więc mieliśmy ten trop ego, że to go wyobcowywało z otoczenia, ze świata. Ja, silne, ambitne, daimonion, za którym chciał iść. Ale daimonion, właśnie, o, przeleciało słowo. Ale co Grecy rozumieli przez daimonion? Prawda? To nie jest muza poetycka. Natchnienie. Daimonion to już jest nawiedzenie przez Boga. Więc tu jest ten gdzieś moment, to jest ta szczelina, w którą staram się z Miłoszem zajrzeć, co to był za skarb, który zakopał, co to było za doświadczenie. I bo widzę, że Marek już tutaj chce się włączyć do rozmowy, ale ja rozpoczynam ten tekst takim mottem, który wiele Państwu powie o tym, czego szukam w tym tekście. Z
Simone Weil. Nie po sposobie, w jakim człowiek mówi o Bogu, ale po sposobie, w jakim mówi o rzeczach ziemskich, poznajemy najlepiej, czy jego dusza była w ogniu miłości do Boga. Żadne przebranie nie jest tu możliwe. Bywają naśladownictwa miłości do Boga. Nie można naśladować przemiany, jakiej dokonuje ona w duszy, bo nie ma żadnego pojęcia o tej przemianie, jeśli się przez nią samemu, nie ma się żadnego pojęcia o tej przemianie, jeśli się przez nią samemu nie przeszło. To są szalenie ciekawe rzeczy, o których mówisz. Ja jeszcze nadrobię jedną rzecz, o której zapomniałem na początku. Miałem przedstawić naszego gościa, oczywiście pana doktora Mindaugasa Kwiatkauskasa, byłego ministra kultury Republiki Litewskiej, w tej chwili pracownika naukowego Uniwersytetu Wileńskiego. Bardzo przepraszam, że nie zrobiłem tego na początku. Zaraz. Tyle go znamy, dobrze. Znamy wszyscy, tak? Dobrze. No ja jestem też stremowany w tej roli, bo myślałem, że to Krzysztof Czyżewski poprowadzi, a w ostatniej chwili się dowiedziałem, że to ja mam tutaj rozdawać w pewnym sensie rolę, ale przepraszam za to i oczywiście wrócimy, zaraz poproszę o rozmowę. Natomiast chciałbym się jeszcze włączyć do tej tutaj, do tej niezwykle frapującej dla mnie również tajemnicy w szczelinie istnienia. Wiemy, że w tym miejscu, gdzie siedzimy w tej chwili, w wieku, no właśnie, kiedy Miłosz miał 16, może 17 lat, dokonała się rzecz niezwykła. To znaczy praktycznie on w tym miejscu mógł zakończyć swoje życie. Wiemy o tym z jego wiersza autobiograficznego Powrót, który napisał już jako człowiek stary, po 80, kiedy no, wyznał właściwie tajemnicę właśnie, którą skrywał przez lata. Właściwie tylko on o tym chyba wiedział, może jego najbliżsi, może matka, może żona Janina. On w wieku 16 lat próbował popełnić samobójstwo tutaj. Zagrał w rosyjską ruletkę. Po nieudanym związku, romansie właściwie przelotnym z jedną z doświadczonych warszawianek, które przybyły tutaj na urlop, w pewnym sensie wykorzystany przez nią, idzie na górę dworu, na strych, wypija szklankę wódki, wkłada 3 naboje do pistoletu bębenkowego, przekręca, przykłada sobie lufę do skroni i strzela. Tylko że na szczęście nie było naboju i już nie powtórzył tego. Więc tutaj z jednej strony rzeczywiście ja się zgadzam. Na pewno Miłosz, on mówił później też chyba w tym samym wierszu, mówi o sobie jako o nieszczęsnym młodzianku, prawda? Ocenia siebie, jak gdyby mówi, ja nieszczęsny młodzianek, tak siebie nazywa, tego właśnie 16-latka. I teraz tak, z jednej strony rzeczywiście on czuje jako młody chłopak nieprzystosowanie, swoją osobność, bo on mówi, ja jestem osobny, jestem inny od wszystkich, od innych, tak? Nie czuję się razem, jestem z nimi, ale czuję się osobno. Nie wiadomo dokładnie, to można oczywiście na różne sposoby analizować, i freudowsko, i kulturowo, i jeszcze jakoś inaczej. Były takie próby podejmowane. Natomiast mnie intryguje jedna rzecz. Ty mówisz, Krzysztofie, w tym tekście o doznaniu mistycznym. I ta linia interpretacji jest ciekawa, ale z drugiej strony dla mnie jednak pojęcie mistyki, takiej no, mistyki w ujęciu chrześcijańskim, ma jednak inne znaczenie. Jeżeli patrzeć na pewne analogie, na podobieństwa, wspomniałem tu już w prezentacji książki postać papieża Karola Wojtyły Jana Pawła II. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Miłosz próbuje popełnić samobójstwo, pisze swoje pierwsze wiersze i wiersz Kompozycja, który był jego debiutanckim wierszem i o którym zaraz jeszcze powiem, bo to jest niezwykle ważny wiersz, jeśli chodzi o ten wątek religijny u Miłosza. Młody Karol Wojtyła przeżywa prawdziwe doznanie mistyczne, zapisane w poemacie Pieśń o Bogu Ukrytym. Zaraz na samym początku tego poematu jest taka scena, kiedy młody człowiek, można go utożsamiać z autorem tego wiersza, siedzi przy stole i nagle nad nim widzi, znaczy wchodzi jak gdyby w strumień światła, które, no powiedzmy, jego źródłem jest żarówka czy lampa, ale nagle to światło jest natury nieziemskiej, tak? I to jest taki moment, w którym następuje absolutnie duchowa przemiana tego człowieka. On wchodzi, rzeczywiście on do tego momentu staje się mistykiem i do końca życia tym mistykiem pozostaje. Cała jego poezja, działalność, twórczość jest rzeczywiście, to jest to doznanie w teorii mistycyzmu chrześcijańskiego, to Bóg wychodzi pierwszy, nie człowiek, prawda? To Bóg wybiera sobie wybranka i obdarza tą łaską i później jak gdyby już go prowadzi.
Nie wiem, u Miłosza tego przeżycia ja nie dostrzegam. Nie dostrzegam w jego całej twórczości. Oczywiście był człowiekiem na pewno religijnym, na pewno człowiekiem wierzącym, bo to są fakty potwierdzone do końca. Ale chciałbym się jeszcze zatrzymać na chwilkę przy jego debiutanckim wierszu, Kompozycja, który ukazał się w roku 1930 na łamach pisma wileńskiego Alma Mater Wilnensis. Proszę Państwa, w tym wierszu Miłosz, to jest to zapis, to jest, on ma wtedy 19 lat, kiedy pisze ten wiersz. 19 lat i to jest zapis utraty wiary. To jest wiersz, który jest jakby poetyckim sprawozdaniem z kryzysu wiary, z tego nieba w płomieniach, jakby to ujął Parandowski. Pisałem o tym wierszu, napisałem taki tekst kiedyś zatytułowany o pierwszym i ostatnim wierszu Miłosza, właśnie Kompozycję i o zbawieniu. Dokonałem takiej analizy porównawczej tych tekstów, jakby mając przed oczami całe życie i całą twórczość Czesława Miłosza. Ten wiersz, akcja, jeżeli tak można powiedzieć, akcja tego wiersza rozgrywa się prawdopodobnie w przepięknym antokolskim, wileńskim kościele. Ten biały barok, ten cud tego kościoła, tej sztuki, ornamentyki barokowej, prawda, ten niepowtarzalny wileński barok. Ten, kto jest podmiotem lirycznym, stoi na chórze, obserwuje obrzęd religijny, liturgię, kazanie mnicha i nagle ten wiersz się przepoławia. Tak? W pewnym momencie, prawda, po dzwoneczkach, które się tam dochodzi głos tych dzwonków, nagle ten, który widzi to wszystko, mówi, ja właśnie jestem w teatrze, już nie jestem w kościele, jestem w teatrze. No, to, co sakralne, zamieniło się w teatralne. I następuje tam oczywiście już tam odpowiednie już. I teraz Miłosz się właściwie cały czas boryka, całe życie do końca będzie się borykał z tajemnicą wiary. Według mnie on nie przeżył nigdy doznania mistycznego. Czuł osobność, czuł inność i czuł potrzebę pisania o czymś, co jest transcendentne i co nas przerasta. Natomiast według mnie, nie wiem, może się mylę, Miłosz nie był do końca, znaczy on był człowiekiem wierzącym, ale nie do końca jak gdyby to przyjmował i nie poddawał się temu, to znaczy zawsze był na obrzeżach, on zawsze był tym sekretnym zjadaczem trucizm manichejskich, tak zresztą siebie samego przedstawiał. No ale nie wiem, czy chciałbyś coś, Krzysztofie, do tego wątku dodać, bo to jest w pewnym sensie polemika z twoją wypowiedzią. No właśnie, ale to jest właśnie ten punkt, z którego wychodzę. Tyle wiedzieliśmy, wiesz, mnóstwo na ten temat głosów, które mnie nie przekonują. Wiesz, w kompozycji zaznacza utratę wiary, to znaczy coś było wcześniej, żeby utracić, tak? A przede wszystkim, zaraz już ja się oddaję głos, bo to, co jest ciekawe, znaczy masz w tym sensie, Marku, rację, że Miłosz się nie zachowuje tak jak chrześcijański mistyk, nie pisze tak, bo jego ścieżka jest inna. I raz, że jest poetą, ma inny język wyrazu, a dwa, że w ogóle inaczej się w świecie odnajduje, to znaczy nie... Miłosz przyjmuje drogę, nie mamy czasu chyba o tym teraz mówić więcej, pisze o tym dużo, że on przyjmuje taką via negativa, która jest też jedną z najgłębszych ścieżek duchowych właśnie, która polega na braniu na siebie cienia tego świata. To znaczy to jego wyzwolenie, to znaczy to jego doświadczenie nie jest wyzwoleniem od świata, i zamknięciem w sferze duchowej, w klasztorze, w świętości i w takich rzeczach, tylko jest doświadczeniem, które wrzuca go w świat w jakiś sposób, jakby miał się przepalić, jakby miał przejść przez to wszystko, nie wypierając się tego, co jest ze świata i w świecie, tak? To znaczy... I to można odnaleźć w bardzo różnych sytuacjach jego życia, tak, że on nigdy nie pisze swoich wierszy, swoich książek, jakby był na zewnątrz problemu, o którym pisze. Zawsze go bierze na siebie. Oto on jest grzesznikiem, to on jest niewierzącym, raz wierzącym, raz niewierzącym, jak w traktacie teologicznym pisze, ale zresztą tak pisze święty Jan od Krzyża też.
tak? Raz wierzy, raz jest noc ciemna, prawda? I tak dalej. Tak pisze zniewolony umysł. Nie z zewnątrz komunizmu, tylko z wewnątrz. Jako ten, który dał się ukąsić po heglowsku, prawda? I tak dalej. I czyli jego droga jest inna ku temu, aż do tego momentu, od którego rozpocząłeś, czyli od tych jego ostatnich wierszy, ale wiersze mistyczne pisał dużo wcześniej, które mają to podłoże. Bardzo proszę. Ja wzięłam do ręki mikrofon, ale muszę, czy chcę najpierw zapytać Mindaugasa, czy chciałby w tym momencie zabrać głos. Ja chętnie posłucham jeszcze. Muszę powiedzieć, że odczuwam nawet pewne wzburzenie, to znaczy nie ma żadnej teorii doświadczenia mistycznego. W ogóle duchowość jest tematem tabu. Jest tematem tabu od dawna i zawsze była. Wolimy ją normalizować, łączyć z doktryną, zinstytucjonalizować, to znaczy rozumieć ją w połączeniu z działaniem instytucji, ponieważ tylko tak można ją porządkować czy definiować. Ale to jest coś zupełnie innego. I po prostu nic nie wiemy. To znaczy, to proszę wybaczyć, ja mówię w tym momencie od siebie. Nic nie możemy powiedzieć o naturze doświadczenia miłoszowego. Mogę tylko powiedzieć, że ja je odbierałam jako doświadczenie niezwykle dramatyczne i niezwykle głębokie, co dla mnie jest o wiele ważniejszym wykładnikiem intensywnej duchowości niż wszelka forma wyznania czy znane nam z tradycji formuły ujmowania doświadczeń, które możemy nazwać mistycznymi. I mnie się w tekście Krzysztofa podoba właśnie to, że on ten problem omija. Ty ten problem omijasz. Nie ma teorii, ale oczywiście są źródła. Rudolf Otto z jednej strony, bardziej nowoczesne, tak jak William James. Nie ma po co z tym dyskutować. Dlatego, że Miłosz po pierwsze, jak gdyby to doświadczenie promieniuje na różne aspekty jego dzieła. Można powiedzieć, że w ogóle najgłębsze doświadczenia są poza językiem i w tym sensie są peryferyjne. Że można je pokazać jedynie z ukosa i stąd jest to w różnych kontekstach u Miłosza, że człowieka można pokazać jedynie z ukosa poprzez jego przedłużenia kulturowe, że rzeczywistość i to, co w niej istotne, jak gdyby odsłania się właśnie z perspektywy peryferyjnej, to znaczy z pewnego dystansu, jakby to poczucie, że nie można patrzeć prosto w słońce, to w tym wierszu jest oczywiście niezwykłe doświadczenie pokory, że trzeba przyklęknąć. Tak jak Norwid mówił, że z karafki można się napić, biorąc ją do ręki, ale kto ze źródła pije, musi przyklęknąć. W każdym razie dla mnie właśnie to poczucie, jakby to powiedzieć, to, że o tych rzeczach najgłębszych, tak jak i o rzeczach prawdziwych, nie można mówić wprost, jest związane z przeżyciem o wiele głębszym niż to, w co w niektórych zapisach, jakie znamy i na które możemy się powołać, podaje się za doświadczenie mistyczne. I teraz, jakby to powiedzieć, oskarżenia i samooskarżenia Miłosza, nie mówisz prawdy. Piękne zdanie, nie mówisz prawdy, kropka, bo jest może jeszcze nadzieja dla ludzi. Ale nie w tym rzecz. Literatura nie jest publicystyką. Jakby od zarania była nie tyle mówieniem prawdy, co budowaniem form świadomości i świadomości zbiorowej, w których prawda może zamieszkać. Czyli całe dzieło Miłosza jest przeciwko zwężeniu, przeciwko ciasnocie, jest właśnie jakby budowaniem tej perspektywy, w której ja, ty, on może odkrywać dla siebie prawdę. Jakby widzę w tym też szacunek dla prawdy. Na razie tyle, ale jakby poczułam że jednak mówimy o rzeczach, co do których nasze zdanie zawsze będzie nadto schematyczne.
Ja jeszcze przez chwilkę pociągnę ten wątek i już później, no, nie, bo to jest niezwykle istotna sprawa dla Miłosza, dla czytania jego twórczości. Ja jeszcze myślałem o jednej paraleli. Przywoływałeś oczywiście w tym eseju, w swojej wypowiedzi postać Oskara Miłosza, absolutnie mistrza dla Miłosza. Też nie wszyscy o tym wiemy, nie wszyscy o tym wiedzą, że Miłosz praktycznie od początku był pod niezwykłym wpływem, ogromnym wpływem i duchowym, i artystycznym swojego stryja. A niektórzy mówią kuzyna dalekiego. Poznali się po raz pierwszy w Paryżu w latach 30., kiedy Miłosz wyjeżdża na stypendium Ministerstwa Kultury do Paryża, spędza tam rok, no i poznaje swojego stryja, rozmawiają, poznaje jego twórczość, później fragmenty tej twórczości tłumaczy. Ale chciałem Państwu przypomnieć o niezwykłym znowu powinowactwach. Myślałem o tym, czytając twój tekst i o tej tajemnicy w szczelinie istnienia, bo obaj, i Czesław, i Oskar, przekraczają, wchodzą jak gdyby w inny wymiar, będąc w tej szczelinie istnienia poprzez ten akt niespełniony, samobójczy. Bo Czesław Miłosz próbuje to zrobić, wykonać w roku 1900, znaczy mając lat 16, natomiast w roku 1900 Oskar strzela do siebie, trafia, ale przeżywa. I później cała jego twórczość, cała twórczość poetycka wyrasta jak gdyby na tym niezwykle głębokim przeżyciu traumatycznym, a jednocześnie oczyszczającym, bo to jest katarzis dla niego, prawda? I Oskar jest mistykiem, prawdziwym mistykiem. Cała jego twórczość, cała jego poezja jest mistyczna, do bólu mistyczna, prawda? Symboliczna, hermetyczna, prawda? To jest coś, czego się bez przepisów nie da czytać, prawda? Są grupy wtajemniczonych osób, wyznawców wręcz Oskara Miłosza we Francji, nie tylko. No, poznałem takich fanów Oskara Miłosza na konferencji w Gdańsku właśnie. Przyjechali specjalnie, żeby posłać referatów o Oskarze Miłoszu. I Miłosz, który, no, jeden z ostatnich utworów, to właśnie Czeladnik, który też tu właśnie w Krasnogródzie został przetłumaczony na język litewski, na polski, znaczy napisany po polsku, przetłumaczony na litewski, jest takim hołdem złożonym właśnie swojemu mistrzowi Oskarowi. No i to jest taki też ciekawy trop, prawda? Tego doświadczenia inności w takim absolutnie skrajnym, granicznym doświadczeniu, kiedy no właściwie jedną nogą się jest już po drugiej stronie. Czyli takie mocne jak gdyby uderzenie, duchowe przeżycie, które później zmienia jak gdyby człowieka i powoduje, że zachowuje się tak, a nie inaczej. Natomiast czy nie można pisać o mistyce, czy nie ma teorii mistyki? No, polemizowałbym jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość książek napisanych przez Thomasa Mertona, z którym przyjaźnił się Miłosz, z którym dyskutował w Kentucky. Przepraszam, można pomyliłem się. No nie ma, ale Merton chyba by inaczej próbował to ująć. No jednak, ale oczywiście to jest sprawa otwarta i no nie będziemy tu chyba wchodzić. Panie doktorze, bardzo proszę o pana refleksję na temat tej książki, o jakieś przemyślenia, czy głos po prostu w sprawie jakiegoś artykułu, który pana może w szczególny sposób zainteresował, czy zaintrygował. Dziękuję bardzo. No, naprawdę bardzo ciekawe dyskusje i dziękuję bardzo za zaproszenie na to spotkanie. Co można od razu z tej dyskusji, z tematu powiedzieć, że niby zaczynamy mówić o peryferiach, a wchodzimy w istotne centrum, tak? Bo rozmowa prowadzi do wiary, tak? Do tych przeżyć istotnych, mistycznych i od razu jakby w centrum tego kręgu trafiamy. Tak samo od razu pomyślałem, gdy zacząłem czytać tę książkę, że i artykuł Krzysztofa Czyżewskiego, no, że jednak jesteśmy możemy zrozumieć, no, jak mocnie działa Czesław Miłosz, jego światopogląd, cały jego dyskurs, bo szczegół prowadzi do istotnych kwestii. No i ja myślę, że w całości tej książki można powiedzieć, że jednak te peryferia ciągną nas
ku takiemu no, najważniejszemu ku centrum, czyli no, to jest tajemnica geniusza twórczego. I teksty, których, w których no, różnie autorzy starają się jakby tego Milosza jakoś inaczej zobaczyć, czy przybić gdzieś do ściany. Jednak prowadzą do fenomenu tej mocy twórczej i chyba wszyscy w końcu stajemy się z takim otwartym pytaniem, co to było. Mistycyzm, wiara, niewiara, szukanie, co to było. No i wtedy po przeczytaniu tej książki ja nagle zacząłem myśleć o tym, czy istnieją próby dekonstrukcji Milosza i czy ta dekonstrukcja byłaby możliwa. Bo określiłbym te interpretacje w tej książce jest jednak jako ciągłą hermeneutykę Milosza i hermeneutykę jednak spod znaku tego zaufania i respektu. No, tak jest. Nie wiem, czy można tak łatwo wyjść z tego kręgu. I no, to jest naprawdę, mówię tutaj nie, no, z tym uznaniem, że to jest bardzo, bardzo mocny fenomen siły twórczej. Ale wtedy przypomniała mi się jedna rozmowa z moim przyjacielem dekonstrukcjonistą, badaczem krakowskim, może niektórzy go tutaj znają, Joanna na pewno, Pawłem Bukowcem. I 10 lat temu, była setna rocznica Milosza, rozmawialiśmy przy winie w Krakowie, przy plantach. I właśnie wtedy ja zadałem mu pytanie, czy ty kiedyś próbowałeś, Pawle, dekonstrukcji Czesława Milosza, czy to jakoś możliwe? On wtedy mi odpowiedział bardzo taką ciekawą rzecz, że mówię, tak myślałem, jak to można tym metodem Milosza przeczytać, ale zdaje się, że jest za mądry na dekonstrukcję, bo jak tylko mówi o jakiejś no tam hierarchii, sile ideologii, co już budzi podejrzenie, że coś tam kamufluje, to od razu przechodzi na inny ton i właśnie zaczyna mówić o swojej własnej słabości, o swoich sprzecznościach. I zdaje się, że sam Milosz tą dekonstrukcję na siebie już zrobił. I wyślizga się temu metodowi. No, więc cały czas pamiętam tą naszą rozmowę. No i też myślę, no, Milosz jednak został bardzo mocnym takim mitem kulturowym i w Polsce, i w Litwie, i indziej. Jak możliwe to podejście? No co jednak jest, jak utrzymać ten pogląd jednak krytyczny i nie podać się pokusom tej dekonstrukcji łatwej? Bo to też możliwe jest. To spłaszczenie Milosza, jakieś no, takie ataki agresywne. I to robi się. To robi się, ja myślę, że w Polsce to też robi się z takim podłożem politycznym, ideologicznym. I te ataki na Milosza, no jest odrębna historia. Jakby był atakowany, jakie by byli z jego kpiny i tak dalej, na jakim gruncie to było. Myślę, że można znaleźć te punkty słabe, można znaleźć te peryferie, które są takimi słabymi punktami. No i jak często bywa to i powiązania polityczne, ideologiczne, jego młodość, jego marksizm, jego podwójna, czy nawet bardziej złożona tożsamość, jego życie osobiste. Są te słabe punkty,
które no, można tak Milosza naprawdę, naprawdę zaatakować. Ale wtedy ja myślę, że jednak się też temu wymyka. I ja myślę, że właśnie w artykule Agnieszki Kosińskiej to też widać, bo Agnieszka Kosińska też przychodzi no, do takich punktów bardzo czułych. Bo w jej artykule pisze, ona pisze o depresjach Milosza. O takich bardzo mocnych stanach rezygnacji po prostu, ze wszystkich tych z tego autorytetu, z tej wiary w swoją twórczość, swoje powołanie i w ogóle wiarę sensu no, pisania, działania w tym świecie, który no, zdaje się i właśnie w Ameryce w latach 70., 80. gdzieś idzie w stronę zupełnego absurdu i no te stany depresyjne też są bardzo, bardzo mocne i to jest powiązane też z życiem osobistym, ale też właśnie w tym artykule Agnieszki Kosińskiej widać, że Milosz cały czas nad tymi swoimi sprzecznościami wewnętrznymi jakoś pracuje. I jeżeli no, pomyślimy o tych momentach najcięższych dla niego, o tych momentach depresji, jak na przykład ta jego psychoza, jak sam mówi, we Francji, po emigracji, wczesne lata 50. Jak z tego wychodził? Z tego kryzysu, z tej zupełnej niewiary, z fobii własnych. Jednak cały czas pracował nad sobą. To była praca wewnętrzna. I jak znajdował tych ludzi, tych postaci i siły chyba, które mu pomagały. Wtedy we Francji to spotkanie ze Stanisławem Wincenzem i powstanie Doliny Issy no, chyba było tym jednym z tych punktów przełomowych, gdy odnalazł w sobie też siły wewnętrzne. To było bardzo związane jednak, myśląc też o tym mistycyzmie, nie z metafizyką, nie z transcendencją, ale z mitem ziemi. Z mitem ziemi, z tym chtonicznym doświadczeniem. I myślę, że właśnie w tym kierunku też można myśleć o tym istotnym stanowisku Czesława Milosza, że oczywiście to jest religijność, to jest poczucie wiary. Ale no w jakimś innym sensie, w jakimś innym modelu, że ta transcendencja dla niego nie jest ta zupełnie bezcielesna transcendencja. Jakoś jego droga prowadzi inaczej, ale jest to bardzo żmudna praca nad sobą cały czas. Jak Krzysztof Czyżewski pięknie powiada w swoim artykule Psychomachia. Bardzo podobało mi się to określenie psychomachia, ale ja też myślę, że Milosz z tej psychomachii jakoś też wychodził i znajdował drogę, która wiodła go do tego poczucia nie psychomachii, nie nienawiści dla swojego ego, a do szacunku. Szacunku wobec takiego sprzecznego ja, które istnieje, i szacunku wobec świata. I właśnie myślę, że ten szacunek jest tą siłą, tą właściwością mądrości Milosza, którego nie da się złapać metodą dekonstrukcji.
Wspaniała wypowiedź. Myślę, że tu wiele wątków było poruszonych. Oczywiście ta wewnętrzna sprzeczność Miłosza jest kolejną kluczową sprawą, czy takim kluczem do odczytania twórczości Miłosza. Jeżeli sobie przypomnimy to określenie coincidencia oppositorum, prawda, czyli ta jedność przeciwieństw, jedność w sprzecznościach. To jest ta siła, która napędza Miłosza, właściwie całą jego twórczość, od początku do końca. Jeżeli przeczytamy te wiersze z drugiej przestrzeni, te późne wiersze Miłosza, to obok wierszy takich, no, obok jasności promienistych mamy wiersze, które są właściwie, podważają sens istnienia, Boga, jeżeli Boga nie ma, jeżeli nie ma podszewki świata, prawda? To są te późne wiersze Miłosza, w których on właściwie kwestionuje jednocześnie, za chwilę przezwycięża tę postawę, idąc w kierunku wiary, potrzeby transcendencji. Simone Weil, która wielokrotnie już była tu przywoływana i która jest kolejną wielką mistrzynią Miłosza, prawda? Dzięki Czapskiemu, bo to Czapskim polecił i to dzięki Czapskiemu Miłosz przecież przetłumaczył, jako chyba pierwszy Polak tłumaczył pisma Simone Weil na język polski, to robił to w Paryżu. I Simone Weil powiedziała w jednej z tych swoich myśli, że sprzeczność jest dźwignią transcendencji. I ta sprzeczność jednocześnie, prawda, ona nie pochłania Miłosza, tylko dźwiga go na te kolejne piętra poszukiwania nieustannie transcendencji, tej potrzeby, jak gdyby zbudowania tego ładu nadrzędnego, absolutu, prawda? I w tym sensie rzeczywiście on jest religijny. Piękna jest ta wypowiedź o tym micie chtonicznym, o tym przywiązaniu do ziemi. Kiedy pan o tym mówił, przypomniałem sobie zakończenie poematu Orfeusz i Eurydyka. Jak on się kończy? Kiedy Orfeusz, czyli Miłosz, wychodzi z tego piekła, z Hadesu, kładzie się na ciepłej ziemi i dziękuje, prawda, naturze, przykłada policzek do matki ziemi, do ciepłej matki ziemi, prawda? Wspaniała myśl. Chciałam jeszcze podjąć na chwilę oczywiście, słychać to? Ten wątek, który tutaj rozwinął Mindaugas, siła Miłosza, moc. Miłosz właściwie nie pisał, jak się znaczy to nie było pisanie, to była forma ukierunkowanej aktywności. On nie uprawiał literatury. I to jest kwestia i trybu życia, i pisania, i zakresu, i tej absolutnie nieprawdopodobnej pracowitości. Ale myśląc jeszcze o tej sile, chciałam nawiązać do tego zdania w Nieobjętej Ziemi, to znaczy do tego doświadczenia właściwie młodzieńczego, przeżycia wielkiego kryzysu cywilizacji, kiedy Miłosz mówi: jako młody człowiek zostałem porażony odgadnięciem wymiaru, w jakim odbywają się wydarzenia mojego stulecia, że było to co najmniej jak upadek Cesarstwa Rzymskiego. To zdanie wiele mówi, bo to młodzieńcze przeżycie, które mogło mieć też ten podkład osobisty, ono wynika z relacji z Oskarem Miłoszem, na którą Miłosz był już jakoś przygotowany przez doświadczenia, o których ty pisałeś. Ale to jest też ogromny napęd, powstrzymać rozprzestrzenianie się kryzysu, stworzyć pewne formy, od których będzie można zacząć, kiedy sytuacja się odwróci albo odmieni, kiedy pojawią się nowe możliwości. Więc położyłabym tutaj ten właśnie akcent na działalność, pisanie jako ukierunkowaną działalność, która ma na celu powstrzymanie, no przepraszam za metaforę, sił ciemności. Słowo, jeśli mogę, Marku, tak, do tego, co powiedzieliście przed chwilą, bo tak, Jasiu, żadna teoria oczywiście, chociaż interesuje mnie i to jest ten pierwszy taki akapit mojego eseju, nie o Miłoszu, tylko o mistyku jako innym. Znaczy to, co penetrujemy w przestrzeniach inności, i mamy tutaj, tym się na pograniczu też zajmujemy. Mamy innych, obcych narodowościowo, wyznaniowo, płciowo, wiekowo i tak dalej, ale my tracimy z pola widzenia i myślę, że nie uchwycimy Miłosza, tego chłopca właśnie, chorego na obcość, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę tego, co on przeżył. To znaczy takie przeżycie wyrzuca nas z gniazda i już na zawsze się jest obcym. I tu wiara nie ma nic do tego. Jakby doświadczenie mistyka jest jakby poza wiarą.
Tak, to nieprzypadkowo, że oni są często heretykami, czy innymi właśnie w strukturach hierarchii religijnych i tak dalej, i tak dalej. Nie mieszczą się w tym. Więc to poczucie samotności, bo nawet gej, prawda, mówię nawet, przepraszam, ale ma swój fan club, nie? Ma swoje środowisko, do którego może się odnieść czy przytulić. On nie ma żadnego, jest absolutnie, żeby sobie to uświadomić, ten rodzaj samotności, właśnie ten zakopanego skarbu, dobrze, bo bezużyteczny kompletnie, ale to nie jest tak, że można o tym zapomnieć, prawda, że można o tym przejść nad porządkiem dziennym. Więc z jednej strony mnie to interesowało, z drugiej strony to, co jest, bo najwybitniejszym zapisem widzenia jest oczywiście ten słynny wiersz Mickiewicza Widzenie, tak, który zaczyna się tym słynnym wersem Dźwięk mnie uderzył. Pamiętacie państwo? Tyle, że to właśnie u Miłosza jest troszkę co innego i o tym pisze dalej, bo dalej u Mickiewicza jest, że razem był światłem i źrenicą. I to mi się wydaje zasadnicze dla charakteru doświadczenia, które przeżył Miłosz. Nie tylko światło, też źrenica, świadomość. Tak, czyli Miłosz był tym pomazańcem takiej stanięcia w szczelinie, który musiał wykonać pracę na tych dwóch biegunach. To znaczy duchowości i pracy ze swoją świadomością, bo tylko poprzez świadomość, tu już nie ma mowy w jego przypadku o intuicyjności, o pozarefleksyjności. Tego daru nie miał. On nie miał daru dzieci z Lourdes, prawda, gdzie o czym pisał, prawda, że które przyjmują takie doświadczenie poza w ogóle sferą świadomości, refleksyjności naszego myślenia i tak dalej, prawda? On miał razem światło i źrenica i musiał wykonać to, o czym mówiłeś, Mindaugasie, znaczy wykonywać tą pracę. I to mnie najbardziej interesuje, pole uprawiania duchowości, wiesz, jakie Miłosz sobie wyznaczył. I ono jest o tyle też ciekawe, że bo wydaje mi się, Marku, że tutaj to w perspektywie Krasnogródy to nie doświadczenie próby samobójczej jest dla niego zasadnicze. Być może tak było w przypadku Oskara, o czym bardzo dobrze, że przypomniałeś. Natomiast dla Miłosza to doświadczenie nie miało takiego ostatecznego, oczyszczającego znaczenia. Było inne doświadczenie, w którym on zobaczył. I teraz różne są przestrzenie tego widzenia, ale jedną z tych przestrzeni jest ta perspektywa ganku oddalonego od chłopca, na którym siedzą dorośli. Że oni są już pochwyceni, ten chłopak to zobaczył, to co o czym mówisz, Joanno, tak? Że on już wtedy zobaczył i to poprzez świadomość, na czym stoi ten świat i co się z nim stanie, jak zostanie dorosłym, albo być może, jeżeli się podda tej sile dorosłości. Ten jego bunt w tym momencie, tu w Krasnogródzie, zawierzony matce, co jest też bardzo ciekawe, tak, bo ona była powierniczką tej przysięgi, nie będę taki jak wy. Znaczy, co też jest oczywiście... To jest zresztą bardzo ciekawe u Miłosza, to, że on na początku ten ganek odrzuca, odcina się i tak dalej, a przecież do niego powróci. Bo po co to całe doświadczenie? Po to, żeby wrócić i dać im głos, prawda? Pojednać się i tak dalej. Czyli to nie jest doświadczenie odejścia, ucieczki od świata i tak dalej. To jest coś, co mnie u Miłosza bardzo interesuje, że to jest doświadczenie, które tak naprawdę skierowało go ku ludziom. Że to jest to doświadczenie człowieka, który stoi przed nieprzeniknionym murem, z wiersza to, czyli tą koniecznością Simone Weil, prawda, matematyczną,
a jednocześnie na tym nie poprzestaje, nie pozwala sobie na nihilizm, nie pozwala sobie na różne rzeczy negatywne, jakby odwraca się i szuka wyjścia z tej sytuacji poprzez ludzi, poprzez, jak on to powiedział, pamiętacie, pomóż mi, do matki się zwraca. Pomóż mi z mojego buntu ze światem wydobyć miłość prawdziwie żywą, prawda? Czy cytuję teraz z pamięci, to jest jednocześnie bunt i jednocześnie miłość ku, tak? I w tym jest jego tajemnica też, jedno z oblicz tej tajemnicy, że on jakby zrozumiał, nie wiem, to jest jego warsztat, o którym mówiliśmy, pracy duchowej, że tego się nie da zrobić bez ludzi, bez służby wobec ludzi, bez miłości, ale takiej międzyludzkiej. Więc w tym wydaje mi się ta szczelina istnienia jego niezwykle, niezwykle ciekawa. Ciągle myślę o takim wątku mistycyzmu żydowskiego, bo jak mówiliśmy o źródłach, to jeszcze przychodzi do myśli z tych interpretacji mistycyzmu Gershom Scholem i jego ten cały system kabaly, i właśnie ja myślę, że coś z tego też jest, czyli to praca ze światem z celem jego transformacji i połączenia tych fragmentów, tych rozbitych części, iskier. I myślę, że to może to też jest blisko temu, co Miłosz czasami przeżywał, bo ja myślę, że miał po prostu poczucie tego wielowarstwowości życia, po prostu istnienia cały czas w tych różnych porządkach. I mówiąc też o tych doznaniach takich głębokich, takich irracjonalnych, no ja zawsze myślałem też o tym, jak duże znaczenie dla niego mają sny, bo miał bardzo potężne sny w swoich listach, w swojej korespondencji te sny opisuje, i właśnie w jego snach tych doświadczeń takich granicznych, tak, takich no mistycznych też jest, chociaż to sny, ale no bardzo mocne te wizerunki. Ja myślę, że to też ta sfera też przechodzi w jego wiersze, gdy pisał. Śpiąc, często pracujemy nad stowaniem świata. Ten poziom, którego doznawał i świadomie też o tym myślę. Jeszcze do tego wątku scalania świata przypomniał mi się też wiersz Anioły, gdzieś przez kogoś też cytowany, nie wiem, czy przez, chyba i przez ciebie w twoim tekście, prawda? I ten głos wewnętrzny, który gdzieś w śnie przychodzi właśnie. Wstań, zbudź się, zaraz następny dzień, zrób co możesz. No. I z niedopowiedzeniem, no bo o co chodzi, prawda? To taka myśl właśnie po tym, co pan powiedział. Oczywiście moglibyśmy wchodzić, bo to są tematy rzeki. Natomiast mówiliśmy o ludziach, siedzą ludzie. może zaproponuję teraz taką chwilę, kiedy ktoś z państwa może włączy się do naszej dyskusji i może zechce coś powiedzieć, czy dopowiedzieć, czy zapytać o coś, czy wyrazić jakąś opinię swoją. Bardzo proszę, to jest taki moment. Ta debata ma się toczyć wspólnie w tym miejscu. A przy
przypomnę, że na sali siedzi między innymi Zbigniew Fałtunowicz, który odkrywał dla nas Miłosza i jego suwalskie tropy, jego suwalskie pobyty, te dwie wspaniałe książki Zbyszka, które ukazały się już dawno temu i które przynajmniej dla mnie były odkrywcze, prawda, i poznałem inną twarz Miłosza, poznałem właśnie Krasnogródę, po raz pierwszy przeczytałem o Krasnogródzie w twoich książkach, Zbyszku, i o pobytach Miłosza, nad Wigrami na przykład. Może ty zechciałbyś coś tutaj jeszcze dopowiedzieć ze swojej perspektywy, jakąś glosę o peryferyjności i centrum Czesława Miłosza. Oj, wywołany zostałem, trudno. Znaczy, mogę tylko powiedzieć bardzo krótko, to znaczy na pewno odnosząc, skoro przywołałeś to moje książki, one były trochę bardziej, teraz widzę je, no, dawno napisane, bardziej faktograficzne, nieco zewnętrzne. Myślę, że jakbym, zresztą gdzieś tam może jeszcze zdążę to zrobić, w każdym razie Krzysztof poszedł znacznie dalej w swoich interpretacjach tego miejsca i myślę, że jest to fascynujące absolutnie. Ten wątek zresztą Krzysztof rozwija nie już po raz któryś tu na tych spotkaniach i bardzo się cieszę, że on jest tak rozwijany. Krzysztof rzeczywiście idzie bardzo, bardzo głęboko i myślę, że teraz jakbym taką książkę napisał, ona musiałaby być po prostu inna, bo musiała być inna po prostu. Zresztą ja pisałem te książki bardziej wtedy, kiedy jeszcze no te dzieło nie było może zamknięte do końca Miłosza, teraz ta perspektywa jest też zupełnie inna. W każdym razie cieszę się ogromnie, bo to co Państwo tu mówią, to jest absolutnie fascynujące. Dziękuję. Ja tylko wspomnę, że namawiałem Zbyszka Fałtunowicza do tego, by był jednym z autorów książki Peryferie i nawet na początku się zgodził i miał nawet bardzo ciekawy temat, ale później ten nawał prac, które musiał wykonać jak zwykle, niestety żałuję bardzo, ale może będzie okazja jeszcze, Zbyszku, że jakiś tekst nam, może jakaś kolejna edycja Peryferii się ukaże. Można prowokację małą, bo ja jestem tutaj ze strony peryferii, tak? w tym gronie. Nie jestem ani autorem, ani recenzentem tej książki. I od razu pomyślałem, gdy przeczytałem te wszystkie tematy, które pan profesor Bernacki zaoferował autorem, że no, jest jeden ciekawy temat o seksualności. I jakoś nikt tego tematu nie wybrał. Ale myślę, że te wątki pojawiają się w różnych artykułach. I jednak no, jak interpretować to życie, stronę życia intymnego, bo u Miłosza eros jest bardzo potężny i też bardzo, bardzo potężny, cały czas bardzo siłą, która też daje dużo, dużo doświadczenia i dużo sensu. Tak? On cały czas przywiązywał dużo wagi do doznań erotycznych. Czy ktoś był zaproszony o to pisać, czy po prostu wymyknął się ten temat? I teraz no, też no, można chyba myśleć o tych punktach słabych w tym właśnie kontekście Czesława Miłosza. Jak pan myśli właśnie te peryferie? Jaki to problem był? To znaczy tak, ja może przeczytam najpierw ten, jak został sformułowany. To jest jeden z tych zaproponowanych tematów do odstąpienia. Tak? Brzmi tak. Erotyzm i seksualność u Miłosza, w nawiasie, czyli seksualność można Miłosza, prawda? Erotyzm i seksualność Miłosza lub u Miłosza. I tutaj po dwukropku. Donżuanizm, wojeryzm, androgynia, homoseksualizm, feminizm. No niestety nikt nie podjął tego tematu, po prostu. Nie ma żadnej tajemnicy. To znaczy było tak, ja wysyłałem te wici do kilkunastu czy dziesięciu ośrodków akademickich przez swoich znajomych, kolegów, przyjaciół, miłoszologów. No i miałem około 40 zgłoszeń.
Rzeczywiście żaden temat o erotyce Miłosza nie został zaproponowany. Może ludzie się wstydzą, może się boją, może to już... Natomiast ten temat jest podejmowany oczywiście. Natomiast pan podsunął mi świetny pomysł na kolejną książkę, na Miłosz erotyczny. Miłosz erotyczny, jeżeli się znajdą odważni, to moglibyśmy rzeczywiście z takim, może znowu we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza zaproponować taki odważny, odkrywczy poniekąd temat. Pisano już na te tematy, oczywiście, że pisano i te wątki są i bardzo ciekawe. Myślę, że się rzuci i myślę, że i wątki różne. Ja mam jedną sugestię do tego, co powiedział Mindaugas i być może do twojej książki, Marku, jak taką zamierzysz, ale czytałem niedawno tekst Renaty Gorczyńskiej, która coś wie na temat erosu Miłosza. Natomiast to jest o Wileńskim Miłoszu. Tekst, pierwsza część jego ukazała się w Kwartalniku Artystycznym. Zapowiada się druga, naprawdę piękna rzecz, odważnie, ale też czule napisana o Miłoszu i erosie. Od Jadwigi poczynając i tego dramatu Wileńskiego, jego po Gabrielę. Znaczy, przez Gabrielę Kunatównę stąd i tak dalej. Więc to jeden z tropów czy sugestii, który mógłbym zasugerować, to właśnie mądrość Renaty Gorczyńskiej. Znaczy, jeszcze kontynuując ten wątek erotyczności czy seksualności Miłosza, no proszę Państwa, wystarczy przeczytać od deski do deski biografię Miłosza Andrzeja Franaszka. Tam znajdziecie Państwo wszystko, prawie wszystko, tak? No, Miłosz nawet więcej niż wszystko, zwłaszcza w przypisach. W tej książce należy czytać absolutnie przypisy, bo te jak nawet Andrzej kiedyś, bo znamy się, przyjaźnimy, kiedyś powiedziałem, że w tej książce najciekawsze dla mnie były przypisy, to się prawie obraził, ale naprawdę te przypisy trzeba czytać, bo on zgromadził olbrzymią wiedzę, przestudiował i te przypisy są absolutnie fantastyczne. Ja przeczytam Państwu jeszcze kilka takich tematów do odstąpienia. Kto wie, może na sali siedzi jakiś ukryty miłoszolog czy miłoszolożka, może zechce na przykład w pracy doktorskiej podjąć temat, a może zostanie autorem czy autorką tekstu. Ja oczywiście nie przeczytam wszystkich, ale kilka takich tematów do odstąpienia. Na przykład... Nieznane, brulionowe utwory literackie i inne zapomniane wypowiedzi Czesława Miłosza znajdujące się w archiwach poety w kraju i za granicą. Najsłabsze i nieudane utwory Miłosza, ale z uzasadnieniem. Dlaczego? Nieopisane fakty z życia Miłosza, na przykład z jego pobytu w Polsce w 1980 roku i na przełomie lat 80. i 90. Wydaje mi się, że to czeka jeszcze na swojego odkrywcę, prawda? Wiemy, że Miłosz był na przykład cały czas śledzony. Zresztą jest taka książka, Obywatel poeta, zdaje się taki tytuł, gdzie przedstawia się po prostu zapisy w UBEC i służb, która przez te dwa tygodnie był cały czas śledzony, namierzany. Nieopisane dotąd fascynacje i zainteresowania Czesława Miłosza, literackie, filozoficzne, turystyczne, geograficzne, artystyczne, kulinarne na przykład. Nie spotkałem się z takim tekstem o kulinariach Miłosza na przykład. Był wielkim miłośnikiem kuchni przecież, a zwłaszcza dobrej zimnej wódki do śledzia. No ale to oczywiście tak żartem. Ale chciałem Państwu przeczytać jeszcze jeden temat, który znalazł swojego autora w postaci mojego doktoranta, o którym wspominałem, Krzysztofa Babickiego. Otóż zaproponowałem taki temat Czesław Miłosz jako temat literacki. Czyli Miłosz obecny w sposób jawny lub zakamuflowany jako bohater, protagonista wierszy, opowiadań, powieści innych pisarzy polskich i zagranicznych. I ten temat jest już realizowany jako doktorat, jako praca doktorska. Prawdopodobnie skoncentrujemy się na utworach prozatorskich, na powieściach, począwszy od Iwaszkiewicza, przez Kisielewskiego, przez Putramenta, Szczepańskiego, aż po Piaseckiego. Także jest kilka tekstów, jest kilka utworów prozatorskich, niezłych, w których Miłosz występuje jako postać literacka, prawda? Zazwyczaj w krzywym zwierciadle, więc to są takie raczej krytyczne ujęcia i zobaczymy, jak sobie z tym tematem mój doktorant poradzi,
A jeszcze też prawdopodobnie zostanie podjęty temat miłość, znaczy ja go sformułowałem w ten sposób, miłość wobec kultury muzycznej. To jest też bardzo ciekawy temat. Wydaje mi się, że nie do końca eksplorowany i rozpoznany. Są świetne teksty, na przykład profesora Ligenzy na temat muzyczności, wątków muzycznych w twórczości Miłosza, ale to jest ciągle jeszcze nieprzebadane dokładnie. Natomiast muzyka, ona jest obecna u Miłosza i można byłoby zbadać właśnie wszystkie wątki, motywy, obrazy muzyczne i muzykologiczne w poezji Miłosza, a jednocześnie prześledzić obecność twórczości Miłosza w muzyce, poważnej, popularnej. Co ostatnio się dzieje, zwłaszcza w muzyce popularnej. Miłosz wraca. O ile się niechętnie czyta, młodzi niechętnie czytają w tej chwili Miłosza, z tego co do mnie dociera, to zajmują się jego twórczością poetycką, jakby przekuwając ją na teksty muzyczne, czy wręcz wykorzystując w swoich utworach muzycznych. Więc to jest temat do zagospodarowania. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma ochotę tę książkę nabyć, to jest kilka egzemplarzy, niestety niezbyt dużo, w cenie 30 zł, można przy wyjściu, tam jest taki stolik, można taką tę książkę po prostu kupić. Jeżeli ktoś chciałby, to mogę napisać dedykację, czy datę postawić z dzisiejszą, prawda, i z tego spotkania naszego. Ale zachęcam jeszcze to oczywiście tak wyprzedzając, natomiast no, nie chcę zamykać jeszcze spotkania, aczkolwiek już prawie 2 godziny siedzimy tu i dyskutujemy. Już jest za 15:07, więc może jeszcze ktoś zechciałby z Państwa coś dopowiedzieć z sali, oczywiście z prelegentów, ale zachęcam, może ktoś z Państwa zechciałby coś jeszcze właśnie powiedzieć. Odwagi. Ja bezinteresownie chciałabym dorzucić Panu jeszcze jeden temat. Świetnie. Mianowicie... Co z tym działa. Miłosza i tradycji malarskiej. Nic o tym nie mówiliśmy, a ja zawsze sobie wyobrażam taki pewien ciąg północno-romantycznej tradycji, która się zaczyna gdzieś tam koło Kaspara Dawida Friedricha i która się potem ciągnie również i w literaturze, i w malarstwie, której wybitnym wileńskim reprezentantem jest Ferdynand Ruszczyc, a którą chyba właśnie zamyka Miłosz. I bardzo by mnie interesowało, gdyby ktoś to napisał i gdybym mogła przeczytać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Ja wśród tych tematów mam taki temat, szukam go w tej chwili, nie potrafię znaleźć, ale myślałem oczywiście o tym. Wydaje mi się, że ten temat był już badany. Oczywiście są wiersze, no są po prostu wiersze wprost nawiązujące do obrazów malarskich, są takimi interpretacjami tych obrazów Miłosza, zwłaszcza w tej twórczości z lat 90. w Nieobjętej Ziemi, później w Kronikach. I kilka tekstów już na ten temat powstało. No, niewątpliwie oczywiście na pewno ten temat jako, nie wiem, jakaś monografia, jakieś ujęcie monograficzne byłby ciekawy. Także dziękuję za ten głos. Ekfrazy, tak? Tak leciało mi słowo, ale są wiersze, które są ekfrazami po prostu, czyli takimi interpretacjami, poetyckimi interpretacjami obrazów mistrzów, których podziwiał Miłosz. To może oddam głos już teraz gospodarzowi miejsca, bo nie wypada mi kończyć spotkanie, jeżeli mam już zakończyć, więc Krzysztofie, może ty podejmij decyzję, co dalej. Nie, jeśli już pora kończyć, tak? Czyli jeszcze tak czekam, może ktoś jeszcze się chce włączyć do tej rozmowy. Ale no, dziękuję, chcę podziękować i Państwu, i naszym gościom, Joannie Zach, Mindaugasowi Kwietkowskiemu i Markowi Bernackiemu, że dalej te nasze eksploracje miłoszowe postępują. Myślę, że dotknęliśmy, że to już, tak jak Zbyszek powiedział chwilę wcześniej, że już kilka lat to drążymy, ale kto wie, czy ten Miłosz właśnie na tych ścieżkach duchowych nie staje się coraz bardziej żywy w tym naszym czasie.
tego, jak go czytamy. Bo był taki czas, kiedy na przykład Ziemia Uluru wydawała się taką książką zupełnie z innej epoki i właściwie nieuchwytną w jakimś sensie do recepcji, że to jakoś wraca do nas. I że tutaj w tych twoich, Marku, pytaniach, usiłowaniach odkrycia jakby nowych przestrzeni, nieprzypadkowo to się staje tak ważnym wątkiem, tym bardziej, że jeżeli idziemy, bo teraz się ukazała, znaczy jest taka, otwierają się te rozdziały korespondencji z Czapskim, z Wincenzem, z Błońskim, prawda, wcześniej, więc widać, jak oni uprawiali tą praktykę życia duchowego niezwykle, która była przesłonięta przez różne inne, wydawało się, ważne sprawy w tej epoce, a tutaj to ciągle stanowi jakiś niezwykły potencjał. Ja muszę Państwu powiedzieć, Joanna troszkę poruszyła ten wątek, bo mieliśmy kilka tygodni wcześniej debatę o żegarystach, ale już nie tylko o ich poezji, ale o publicystyce żegarystów z grupą profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tadeuszem Bujnickim, Krzysztofem Zajasem, między innymi, a to też niedawno ukazał się tom w dziełach zbiorowych Miłosza Przygody Młodego Umysłu. W tej debacie o żegarystach uczestniczył Mindaugas, który też wspaniale pokazał ten kontekst litewski obecności żegarystów i żydowski z Junge Wilno. To wszystko otwiera jakby perspektywę na to, co ci chłopcy, bo oni mieli wtedy po 19-20 lat, co oni wiedzieli. To jest naprawdę niebywałe. Więc mało tego, że to się czyta bardzo aktualnie, dlatego że oni stanęli, już troszkę teraz mówię, w innym przedziale, w innej szczelinie, musieli sobie znaleźć miejsce, bo z jednej strony mieli ten temperament lewicowy, ale wiedzieli już, co jest bolszewizm i wiedzieli, że od tego trzeba się odciąć. Z drugiej strony mieli te inklinacje ku tradycjom duchowym, ku poszukiwaniom duchowym, ale wiedzieli też, co to jest faszyzm i nacjonalizm, jak to można zinstrumentalizować i zmanipulować. I musieli znaleźć dla siebie trzecią drogę, prawda, w tej już bardzo wcześnie w tamtej sytuacji. I czasem myślę, czy my dzisiaj ciągle nie jesteśmy w takiej sytuacji, prawda, która stanowi dla nas wyzwanie właśnie pomiędzy tymi dwoma biegunami. I być może, że to też jest jeden z powodów, dla których my ich tak ciągle chcemy czytać. Te peryferie zależą od punktu widzenia, jak mówiliśmy. Nasz punkt, perspektywa się mieni i nagle te peryferie, nawet młodzieńcze, stają się centrum i te troski, tak? Jak znaleźć tą trzecią drogę młodzieńczą? Znów. Tak. A przecież w ziemi Ulro prawie cała literatura XX wieku wydaje się Miłoszowi peryferyjna, ponieważ nie mierzy się z problemami zasadniczymi, tak, prawda? Więc różnie można rozumieć samo pojęcie. To jest Zbyszka Kaźmierczyka, w jego tekście to by brzmiało, że Miłosz właściwie, on nabiera dystansu do wszystkiego, i do polityki, i do siebie właściwie, i do historii, dlatego że centrum jest to centrum transcendentne, to absolutne, i on właściwie, o którym pisze w Ziemi Uluro, prawda, o tej potrzebie, jakby głodzie transcendencji, tak? Bo żyjemy w mocy Urizena, bo żyjemy w świecie wydrążonym, wykorzenionym i gdzie nastąpiła erozja wyobraźni religijnej, prawda? Ale on się czuje jakby nie z tego świata i ustawia się, dla niego to chyba, kończąc już dzisiejszą debatę, bo ona krążyła wokół tych zasadniczych tematów, tym podstawowym centrum jest chyba to centrum transcendentne, które nie do końca jest zdefiniowane.
Chyba tak można byłoby to. Natomiast rzeczywiście twój punkt widzenia, zgadzam się po tym wszystkim, co usłyszałem, po tej interpretacji, znakomita sprawa i rzeczywiście jest jakiś moment u młodego Miłosza, gdzie on odczuwa tę osobność, tą inność. Jest to w pewnym sensie doświadczenie mistyczne, prawda? Natomiast nie tak może jak ja sobie to wyobrażałem, czy jak chciałem sobie to wyobrazić, czy mówiła Jasia. Ale całym życiem potwierdził to, prawda? To, że rzeczywiście, że to doświadczenie było na tyle autentyczne, że trzymało go do samego końca, prawda? Do samego końca w pionie. To chyba zakończymy. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za gościom za udział w tej debacie. Niezmiernie się cieszę, że ta debata mogła się odbyć w tym miejscu. No i wiem, że, a to już Krzysztof powie, że w piątek jest kolejna ważna debata literacka tu chyba, tak? W tym miejscu. W ten najbliższy piątek z udziałem profesor Ireny Grudzińskiej-Gross, ale to już Krzysztof Czerzewski. To jest 5 czy 6? W piątek 6 sierpnia, czyli datę śmierci Tony'ego Judda, Tony Judd Lecture wygłosi profesor Irena Grudzińska-Gross. Nie będzie to akurat bezpośrednio w nawiązaniu do jej książki, którą wydaliśmy, Miłosz i długi cień wojny, niezwykle ciekawej, o której to książce będziemy rozmawiali 14 sierpnia podczas pamiętania Miłosza, na co Państwo już teraz zapraszam, tylko inny, sam jestem bardzo ciekaw tego wykładu, słowo Ireny Grudzińskiej-Gross, więc no, czeka nas w ogóle całe pasmo debat i dyskusji, które widzicie Państwo na tym plakacie, czy już żeśmy to wyszczególnili, w odróżnieniu od lipca, kiedy działaliśmy na żywo i właściwie z dnia na dzień ustalaliśmy niektóre spotkania. Na koniec może teraz odnośnie, jeszcze mam jedno słowo dla Państwa, bo zapomniałem, chciałem o tym powiedzieć wcześniej, ale Mindaugas poruszył taką kwestię, wydaje mi się szalenie ważną i ciekawą, kiedy powiedziałeś o tym szacunku dla siebie, Mindaugasie, z perspektywy Miłosza, bo dotknęliśmy tego tematu również, była tutaj chyba tydzień temu Urszula Zajączkowska, poetka, ale też botaniczka, naukowiec, w której odnosiliśmy się do tego zaangażowania w sprawy ekologii, spotkania z naturą, czułości wobec roślin, zwierząt i tak dalej. Ale jest taka tendencja, że ludzie, którzy idą w to, są bardzo krytyczni wobec nie tylko cywilizacji, ale w ogóle wszystkiego, co niesie człowiek za sobą. I że stają się w jakimś sensie antyludzcy, to znaczy w tym krytycyzmie. I u Urszuli Zajączkowskiej właśnie pojawił się bardzo ciekawy wątek, kiedy ona poprzez to swoje miłosne zaangażowanie ku roślinom jakby odkrywa cudowność człowieka, to znaczy przy całym krytycyzmie wobec tego, co zrobiliśmy z klimatem, z naturą, jednak ta droga w głąb nie prowadzi do zanegowania czy odejścia tylko. I myślę, że to samo się przydarza Miłoszowi. Jeżeli ktoś autentycznie idzie w głąb, to wtedy ta warstwa, którą nazwałeś szacunkiem, jakby się ujawnia jako coś prawdziwego. I wydaje mi się to, dzielę się po prostu z Państwem tą intuicją, ale to jest może jeden z tych ciekawych wątków, które również w tej naszej dyskusji się pojawił do rozważenia. Zostawiam to, tą sprawę z Państwem. Żegnam się i zapraszam na kolejne spotkania, dziękując naszym gościom bardzo pięknie. Do zobaczenia. Thank you.